A daj, nie, ja nie chcę. Ja się stresuję. Ale usiądź z tyłu, żeby twarze były równe. Dobra. Dzisiaj nagrałam filmik z Kasprem i będę mu farbować włosy na ciekawy kolor. Pokażemy wam mniej więcej, jak to wygląda, jak się sprawdziły kosmetyki, których użyję. Wszystkie linki zostają wam na dole tych kosmetyków, jeśli jesteście ciekawi. I co? Bez przedłużenia zaczynamy, bo będzie ciekawie. I jeśli chcecie śledzić Kaspra na Instagramie czy gdziekolwiek, to pozostaje wam jego social media na dole. Moje oczywiście też znajdziecie na dole i no. I my już zaczynamy farbować włosy. Jesteś fryzjerką. W ogóle, wiecie, ja nigdy nie chciałam zostać fryzjerem. Ja tak jakoś wyszło. Czekaj. No a ta... Ale nie... Czekaj, jak jest... A few moments later. Śmierdzi. Nie wiem, jak fryzjerzy w ogóle mogą tak całe dnie w tym. Jak mi kiedyś ombre robiła, to mi się chciało płakać normalnie. Jak mi się nie spodoba, to na łyso nie będzie odcinała. W sumie na łyso też nieźle. Przez miesiąc z domu nie wyjdę. Nie zdję. Nie zostanę fryzjerem, wiesz? Nie. To dobrze. Wiesz co, to ja to ocenię, to może zostać czy nie? Ale się boję, że nie wiem. Teraz to wygląda tak, nałożyliśmy rozjaśniacz. Boli. I czekam. No boli, bo to śmierdzi w ogóle, ale... Będzie ładnie. Ja się nie chcę... Nie, przez... Jezu, jak ładnie. Mi się podoba taki kolor włosów u chłopaków. I co? Sądzisz? Nic, ale... Ej, bardzo mi się na czole zrobił. Co to? No od tego chyba. Nie miałem takiego czegoś. To może zaraz zniknie. No weźcie, pokaż. Ładne są, ty. Jak ten Alex z ale... 13 powodów. O. No. Jeszcze ten kolczyk, jak sobie zrobię. No. Nie, ładnie jest, ładnie. Powiesz coś, tylko chciałam pokazać, jak wygląda to po rozjaśniaczu. Ładnie. Teraz będziemy robić płukankę fioletową, tak? Mhm. No ładne to włosy. A to ci zrobi takie... No, wiesz co? Ma mi wybić żółty kolor z włosów. Dobra, jesteśmy na etapie szarych, siwych, nie wiem, takich... Fioletowych? Takich ładne są. No, teraz ci zrobimy zdjęcie z szarką. I polecamy płukankę. Dobra, teraz będę używać tego i to jest właśnie główny, główny, jak to się mówi, główny produkt tego filmiku, czyli właśnie te tonery z Vanity. Przysłali mi do testowania te tonery, także stwierdziłam, że jak Kacper chce mieć kolorowe włosy, to zrobię mu po prostu fioletowe i teraz zobaczymy, jak to mu załapie. Dobra, nałożyliśmy ten toner i to wygląda teraz tak. I czekamy pół godziny i pokażemy wam, jak będzie wyglądało, jak zmyjemy. Dobra, i już zrobiliśmy te włosy i jak widzicie, niezbyt załapało. Jedynie wyrównało kolor tamtej płukanki, także nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale no nie zrobiło nam tych fioletowych włosów. No, także toner nam się niezbyt sprawdził i dajcie znać, czy wy używaliście